Mazowieckie inwestycje. Dzień dobry Państwu, dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy briefing prasowy na stacji Ożarów Mazowiecki. Stacja ta przeszła gruntowną modernizację. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Bitela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj w Ożarowie Mazowieckim, linie 20. Bardzo ważny ciąg komunikacyjny, zmodernizowana gruntownie stacja kolejowa, nowe perony wyspowe, wiaty nawiązujące do historii tego miejsca, przejście podziemne, które zastąpiło kładkę, a więc poprawiona dostępność i zarówno dla transportu kolejowego, dla przewoźników kolejowych, ale przede wszystkim dla pasażerów korzystających z kolei, z usług polskiej kolei. Jestem niezwykle zadowolony, że możemy tutaj wspólnie być. To jest miejsce, w którym historia łączy się z teraźniejszością. Tak jak wspominałem o przebudowaniu tej stacji z uwzględnianiem dziedzictwa narodowego, historii, architektury, która tutaj była wkomponowana, ale to nie jest jedyna okoliczność, o której tutaj w aspektach historycznych mówimy, szczególnie w momencie bliskim, zbliżonym do 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, bo ta inwestycja miała również swoje problemy wynikające z tamtych zdarzeń, które się wtedy rozpoczęły. Nie wiem, czy Państwo wiecie, my żeśmy tego specjalnie nie eksponowali, ale w ramach modernizacji stacji zostało tutaj usunięte ponad 1200 niewybuchów, które w sposób bezpieczny, profesjonalny, przy użyciu saperów, służb do tego niezbędnych, zostały usunięte. To też wpływało na termin realizacji tego przedsięwzięcia, ale ja się cieszę bardzo, że już od dziś możemy w pełni korzystać ze stacji w Ożarowie Mazowieckim. Cieszę się bardzo, bo oprócz tego, że mamy aspekty historyczne, czyli nawiązanie do historii, czyli oddziaływanie historii na dzisiejsze sprawy, ale też można powiedzieć, piszemy historię od nowa. Jest nowa stacja kolejowa w Ożarowie Mazowieckim, jest nowy przystanek kolejowy Błonie-Rokitno, wybudowany w ramach programu przystankowego, a więc można powiedzieć, czas się toczy, a kolej się rozwija. Zachęcam wszystkich do korzystania z transportu kolejowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam o zabranie głosu panią Anitę Czerwińską, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to wielki dzień dla Ożarowa Mazowieckiego. Znacznie zwiększyły się możliwości komunikacyjne. Tutaj z tej stacji korzystają nie tylko mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego, ale także okolicznych miejscowości, okolicznych gmin. Wiem coś o tym, bo sama mieszkam tutaj w tym powiecie i sama często korzystam. Szanowni Państwo, bardzo duże możliwości. Można powiedzieć, że kolejnym etapem, do którego niezwłocznie powinno się przystąpić. I tutaj zwracam się z apelem do prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Panie prezydencie, niezwłocznie potrzebna jest linia SKM. Na nią czekają mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego i tak jak powiedziałam, wielu okolicznych miejscowości po to, żeby mieć sprawny, szybki dojazd do Warszawy. To dotyczy ludzi, którzy codziennie dojeżdżają do pracy. Przed chwilą widzieliśmy bardzo duże grupy uczniów, bo oni dzisiaj jechali do szkoły. Niektórzy zaczynali swoją przygodę z kolejnym etapem. Stąd dojeżdża bardzo wielu uczniów do liceów warszawskich. Dlatego apelujemy o to, aby natychmiast, nie tak jak planuje pan prezydent w bliżej nieokreślonym czasie, natychmiast apelujemy do prezydenta Rafała Trzaskowskiego w imieniu mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego. A ja chciałam bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi. Pan minister Andrzej Bittel jest osobą niezwykle sprawną, konsekwentną właśnie w realizacji tych zadań. Po raz kolejny spotykamy się na kolejnym oddanym zadaniu odcinku usprawniania, rozwijania kolei. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam teraz o zabranie głosu pana Ireneusza Merchel, prezesa zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Szanowni Państwo, ministrowie, pani minister, panie ministrze, w
wszyscy samorządowcy, którzy są tutaj z nami. Pamiętajmy, że infrastruktura kolejowa jest oddawana do eksploatacji dla mieszkańców, dla podróżnych, którzy z tej kolei korzystają. Co roku przybywa kilkadziesiąt milionów pasażerów w skali całego kraju. To świadczy, że ta infrastruktura musi się rozwijać, bo jest niezbędna. Polskie linie kolejowe, szczególnie na Mazowszu, kilka lat temu rozpoczęliśmy pracę nad tak zwanym masterplanem dla aglomeracji, szeroko rozumianej aglomeracji warszawskiej. Jednym z elementów jest rozbudowa w każdym kierunku linii czterotorowych, żeby oddzielić ruch aglomeracyjny od ruchu dalekobieżnego. Na stacji właśnie Ożarów Mazowieckich już to mamy, są dwa tory dla ruchu tylko podmiejskiego, dwa tory dla ruchu dalekobieżnego. Ważne, że wybudowano dwa tory odstawcze. Dzięki temu przewoźnicy, czy to Koleje Mazowieckie, czy SKMK będą mogły kończyć bieg w Ożarowie i takie krótkie trasy właśnie dowóz do Warszawy realizować. Ale ten masterplan, o którym wspomniałem, jest bardzo ważny. My jako Polskie Linie Kolejowe byśmy sami nie mogli zrealizować, jakbyśmy nie mieli wsparcia w Ministerstwie Infrastruktury, a szczególnie u ministra Andrzeja Bittela, który codziennie, czy bym prawie powiedział, prawie codziennie interesuje się, co się dzieje. Ja przypomnę, że tak, dobudowujemy już dwa dodatkowe tory do Otwocka, żeby to była linia czterotorowa. Projektujemy studium wykonalności w kierunku Tłuszcza, ale co jest bardzo ważne, docelowo również budowę nowej linii przez Warszawę, żeby ten ruch kolejowy był coraz większy. Myślę, że te wspólne działania nad rozwojem kolei, które w ostatnich kilku latach znacznie przyspieszyły, a wcześniej zamykano linię, teraz otwieramy linię. W latach 2008-15 zostało zamkniętych dla ruchu pociągów pasażerskich ponad 900 kilometrów linii. W ostatnich 7 latach, od 16 do 2023, przywróciliśmy blisko 900 kilometrów linii. Te cyfry pokazują, w jakim kierunku rozwija się polska kolej. I oby tak trwało znacznie, znacznie dłużej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na tym zakończymy tę część naszego spotkania. Zapraszamy do rozmów indywidualnych.